Cieszę się, że Szkoła Policji w Słupsku mogła zorganizować tego typu wystawę, czyli oczy i uszy bezpieki. Dziękuję panu profesorowi Pamięci Narodowej, że wystąpili do nas taką propozycją, abyśmy ją przyjęli. Jak zapewne państwo wiecie, no, szkoła nie zawsze miała jasne karty historii. Dlatego tym bardziej miło mi, że możemy zaprezentować tutaj i zdjęcia, i sprzęt, jaki Służba Bezpieczeństwa posługiwała się, inwigilując społeczeństwo. Mam nadzieję, że tą wystawę będzie mogło zobaczyć wielu ludzi, którzy zostaną zapoznani z techniką, jaka była wykorzystywana. Zapraszam wszystkich do zapoznania się wystawy. Właśnie dział edukacyjny, jako jeden z czterech pionów Instytutu, staramy się tą historię popularyzować i szczególnie młode pokolenie poznawało tą najnowszą, no niestety nie zawsze najjaśniejszą stronę naszej historii. A tą wystawę Oczy i Uszy Bezpieki bardzo cieszymy się, że możemy pokazać akurat właśnie tutaj, w Szkole Policji. Mamy nadzieję, że młodzi adepci sztuki policyjnej będą mogli właśnie zapoznać się z technikami wówczas używanymi, no ale zdaję sobie sprawę, że dzisiaj też są używane podobne. Żeby też jakby mogli sobie, obserwując tą wystawę, zdali sobie sprawę, że no wówczas ta technika była wykorzystywana tak przeciwko obywatelom, dzisiaj, żeby służyła obywatelom i państwu, żeby ewentualnie jakieś niebezpieczeństwa były niwelowane. A o szczegółach i ciekawostkach tutaj związaną z tą tematyką opowie właśnie kolega Robert Szanowski. Na tej wystawie przygotowanej przez oddział katowicki IPN-u możemy zapoznać się z technikami operacyjnymi stosowanymi przez Służby Bezpieczeństwa, mającymi na celu inwigilację obywateli, począwszy od śledzenia danej osoby poprzez jej podsłuchiwanie, czy to za pomocą podsłuchu w pokoju, czy też telefonicznego, czy też robienia jej zdjęć, nagrywania taśmą, po kontrolę jej korespondencji, którą również zajmowała się Służba Bezpieczeństwa. Wspominał pan o epizodach związanych z podsłuchiwaniem Lecha Wałęsy. Tak, to akurat Gdańsk robił. Jest to wielka strata finansowa Służby Bezpieczeństwa w tym czasie, ponieważ aby móc posłuchiwać Lecha Wałęsę na jego działce w Węsiora, gdzie jak podejrzewano spotykał się z czołowymi działaczami Solidarności, Służba Bezpieczeństwa wydała około 5 milionów złotych na zakup sąsiedniej działki, jej wyposażenie w domek letniskowy, w sprzęty, meble, które miały uprawdopodobniać, że jest to również nic nieznacząca działka letniskowa. W chwili, kiedy Służba Bezpieczeństwa była już tam zainstalowana i gotowa do posłuchiwania rozmów, okazało się, że Lech Wałęsa po prostu przestał tam przyjeżdżać. Także tutaj w Słupsku były prowadzone działania związane z obserwacją osób, ale skala tego w porównaniu z Gdańskiem była o wiele mniejsza. Tu było kilkunastokrotnie mniej funkcjonariuszy mających za zadanie śledzenie osób. Z czego to wynikało? No w tej chwili jeszcze ciężko powiedzieć. W Słupsku również przecież działała Solidarność, inne organizacje opozycyjne, no nawet całkiem prężnie. Widocznie, czy Słupsk nie miał wielkiego znaczenia na mapie Polski, bo też trzeba powiedzieć, iż w Słupsku doszło do komasacji wszystkich tych pionów służących technice operacyjnej. Zamiast Wydziału T i Wydziału W był Wydział Zabezpieczenia Operacyjnego, czego na przykład nie było w Gdańsku i Elblągu. Tam Wydział W i Wydział T funkcjonowały dalej. Widocznie uważano, iż ten stan funkcjonariuszy SB, który znajdował się w Słupsku, całkowicie wystarcza do śledzenia czy też kontrolowania działalności opozycji. No myślę, że chyba jednak przeliczyli się ze swoimi siłami. Tutaj także dochodziło do wystąpień. Mamy w swoim zbiorze filmy ze Słupska, niestety no, na takich nośnikach, które do tej pory nie udało nam się odtworzyć, ale jest to dowód na to, iż także w Słupsku Służba Bezpieczeństwa miała co robić. Dlaczego warto zobaczyć tę wystawę? Ponieważ pokazuje ona niejako działania Służby Bezpieczeństwa od kuchni. Najbardziej znane są przypadki agentów, tajnych współpracowników, o których media od czasu do czasu donoszą. Natomiast takie zwykłe techniczne sprawy są raczej mniej znane. Tutaj na tej wystawie możemy się przekonać, iż mimo że początkowo technika operacyjna była traktowana po macoszemu, później poświęcano jej bardzo wiele uwagi, wiele sił i środków. Tak jak wiem, w Gdańsku było wielu funkcjonariuszy, których zadanie było śledzenie działaczy opozycji. Więcej miała tylko Warszawa i to niewiele więcej. Także możemy się zapoznać, jakie materiały, jaki sprzęt wykorzystywano. Oprócz produkcji polskiej widzimy, że Służba Bezpieczeństwa posiłkowała się także sprzętem pochodzenia zagranicznego, który dostawała od swoich agentów, podwójnych agentów, którzy udawali agentów państw zachodnich. Kiedy otrzymywali ten sprzęt, przekazywali go Służbie Bezpieczeństwa.
Możemy się także zapoznać, jak czasami niemalże ekwilibrystyką wykazywali się funkcjonariusze służb bezpieczeństwa, aby skutecznie kogoś śledzić, czyli widzimy, jak z mężczyzny robi się kobieta za pomocą charakteryzacji i makijażu, jak z młodej kobiety można zrobić starą kobietę szczerbatą wręcz w chustce, a także jakie triki służba bezpieczeństwa stosowała, ponieważ na wystawie możemy zobaczyć torebkę, która w rzeczywistości była magnetofonem kierunkowym czy z anteną, która znajdowała się w pasku tejże torebki, więc myślę, że jest to bardzo takie obrazowe, pokazujące, iż służba bezpieczeństwa również była pomysłowa i potrafiła dostosować się do sytuacji, mimo że zdarzały jej się spektakularne wpadki.